mamy dzisiaj zaszczyt gościć u nas autora tych zdjęć. Jest to pan Robert Szaj, który dokumentował Igrzyska Paraolimpijskie 2016 roku. I efektem tej pracy jest dzisiejsza wystawa. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam te zdjęcia, zobaczyłam je w Pasłęku w zeszłym roku, to wiecie państwo, ja po prostu nie zauważyłam, że to są zdjęcia osób niepełnosprawnych. One są tak wykonane, tak zrobione, że bije z nich przede wszystkim energia, ciepło, pasja, zainteresowanie. To są niesamowite historie, które ja pokazuję na tych zdjęciach. Znaczna część tych sportowców, którzy są na tych zdjęciach, urodziło się jako osoby pełnosprawne. Dopiero tej niepełnosprawności nabyły podczas swojego życia, często bardzo aktywnego. My jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o sporty osób niepełnosprawnych, a w takich dyscyplinach jak królowa sportu, lekka atletyka, to jesteśmy w pierwszej trójce na świecie. Więc to pokazuje też i to, że mamy bardzo dobrych sportowców, ale też bardzo dobrych trenerów i bardzo dobre otoczenie dla tych osób.